Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Mateczne, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1545, drugie czytanie. Referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Michniak. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Do druku 1545 nie wpłynęły żadne poprawki ani autopoprawki. W związku z tym proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Mateczne wraz z załącznikami, w tym załącznikiem numer 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, bo świnka już się dopełnia, panie radny. Stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie projektu według druku numer 1544. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne poprawki, 45, przepraszam, żadne poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta miasta Krakowa, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku nr 2 do projektu uchwały, postanawiając w tym samym o ich nieuwzględnienie. Głosowanie bloku głosowań. Tak jest.